Wsiadają dzieci na chodnik i już dochodzą w odległości paru dziesięciu metrów do budynku szkoły. I w ten sposób to ma działać, ma usprawnić tą komunikację. Oczywiście wymaga to też rozwiązania organizacji ruchu w samym obszarze ulicy Szkolna, ulica Słowackiego, Brońskiego. Pamiętam, jak myśmy rozważali nawet taki może ekstremalny wariant, jak po prostu zmiana trasy ulicy Szkolnej z istniejącej na, że tak powiem, przepchnięcie jej przez istniejącą zabudowę, powiedzmy na kierunku Brońskiego i tam Słowackiego przebudowę. No niestety to są, istniejąca zabudowa po prostu nie pozwala na inny układ komunikacyjny, stąd też ulica Szkolna musi po prostu w tej chwili zachować swój bieg taki, jaki ma. Oczywiście te niewygodności powodują to, że powstają dwa tereny. Teren istniejącej dzisiaj działki szkolnej zabudowanej budynkiem, jak i teren działki, my to nazywamy boiskową. Rzeczywiście ona ma około hektar 100 metrów kwadratowych, natomiast hektar 1000, natomiast tamta ma około 0,9, łącznie około 2 hektarów. To przejście, proszę Państwa, słyszę, że ono jest przedmiotem takiej troski, że tak jakby to były niepotrzebnie wyrzucone pieniądze. Chciałbym powiedzieć, że oczywiście ocena należy do Państwa, ale po przeanalizowaniu sytuacji, po rozmowie z projektantami drogowymi, również czyli specjalistą bezpieczeństwa drogowego, szczerze mówiąc, nie ma innego sposobu zapewnienia bezkolizyjnego połączenia tych dwóch terenów, jak tylko zbudowanie albo kładki pieszej nad jezdnią, albo też przejścia podziemnego. Kwestia, czy to jest tunel, czy nie tunel, może nie spieramy się o to nazewnictwo, w każdym razie chodzi o przejście podziemne i tylko przejście, tak, które będą mogły dzieci w sposób bezpieczny, bezkolizyjny przejść. Istnienie innego rodzaju przejścia, to znaczy przejścia po płaszczyźnie jezdni w takim czy innej konstrukcji, czy to będzie z szykanami, czy ze światłami i tak dalej, no niestety zdarzenia, którym jesteśmy świadkami, nie gwarantują bezpieczeństwa dzieci. Statystycznie rzecz biorąc można przyjąć, że prędzej czy później jakiś wypadek mniej lub bardziej tragiczny się zdarzy. I chyba tutaj nie przerysowuję tych faktów, które mogłyby się zdarzyć. Tak więc tak wygląda ta sprawa. Mówię, około 90 miejsc parkingowych do postoju samochodów. Istnieje jeszcze pewna możliwość, którą braliśmy pod uwagę, aczkolwiek ona nie jest do końca dopracowana, wykonstruowania zatoki postojowej wzdłuż ulicy Szkolnej na kierunku Suchy Dwór. Tam istnieje na tyle szeroki pas drogowy, że między istniejącym chodnikiem a istniejącą jezdnią można zrobić ciąg zatok postojowych. Jest to taki pas techniczny, pod którym znajduje się uzbrojenie podziemne, ale można by było miejsca postojowe tam urządzić. Kiedyś zasięgaliśmy opinii Zarządu Dróg Powiatowych na ten temat, co oni sądzą. Nie mieli przeciwwskazań, aby można tam było takie miejsca urządzić. Wziąwszy pod uwagę odległość około 100 czy 150 metrów, co nie stanowi jakiejś dużej odległości, żeby dojść do tego budynku, można by było wykorzystać następne parę dziesiątek miejsc postojowych, co łącznie dałoby około 160-170 miejsc, to znaczy tyle, ile mamy przy gminie. Dziękuję bardzo. Teraz w kolejności zgłoszę Pan Rady. Wójcie, Szanowna Rado. Budowa szkoły na pewno to jest poważna decyzja. I tutaj się zgodzę po prostu. Potrzeba na pewno jest taka. Wiemy, że problemy szkolnictwo ma bardzo wiele problemów. Ale proszę mieć też na uwadze, że bezpieczeństwo dzieci to jest najważniejsza sprawa. Oczywiście myślę, że z tym rodzice też się na pewno zgodzą. Ja tutaj chciałbym w krótkim takim odniesieniu do pana Fajksa. Nikt z naszej ziemi nie sprzeciwiał się ani budowie, tylko rozmawialiśmy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie miał pan możliwości uczestniczyć w różnych spotkaniach, gdzie ten temat był poruszany, ale poruszaliśmy tę kwestię wiele razy, wielokrotnie,
że trzeba byłoby zdiagnozować obszary. Zgodzę się zdiagnozować obszary, żeby po prostu wybrać jakby to właściwe miejsce na lokalizację tej szkoły. Oczywiście takim obszarem powinien być ten obszar, gdzie jest najbardziej największe zaludnienie mieszkańców. Powinny być zweryfikowane plany miejscowe i tak naprawdę ta decyzja jest decyzją bardzo poważną. Dlatego wystąpiliśmy, ja również jestem współautorem tego wniosku, żeby to mieszkańcy mogli się też również wypowiedzieć i żeby mogli poznać wszystkie fakty za i przeciw, argumenty za i przeciw. Ja rozumiem wójta, że tutaj zgadzam się z nim, że większość tych argumentów jest słuszna, że poszliśmy zbyt już daleko, ale z każdej sytuacji na pewno jest wyjście. Zdaję sobie sprawę, że niesie to czasami konsekwencje finansowe, ale trzeba też rozważać, że zanim taka ważna decyzja zostanie podjęta, to można byłoby ewentualnie skorzystać z takich środków doraźnych, które też poruszaliśmy. Jeśli w tej chwili mamy niewydolność tego obiektu, to można byłoby rozważyć, żeby skorzystać z tej szkoły gdyńskiej, która ma jeszcze możliwości na czas budowy nowej szkoły. Na czas budowy nowej szkoły, na ten moment, kiedy będzie wybrane właściwe miejsce i w ten czas można byłoby te wszystkie po prostu sytuacje pogodzić. Tak? Wiemy, że po drugiej stronie pułkownika Dąbka jest szkoła, co prawda gdyńska, ale można byłoby tam na jakiś czas być może wynegocjować, czy porozumienie jakieś zawrzeć z Gdynią, żeby większość dzieci mogła tam przykładowo pobierać lekcje. Druga ważna taka sprawa to jest, drodzy Państwo, tutaj absolutnie to bezpieczeństwo. Proszę, też tutaj nie poruszyliśmy jednej ważnej rzeczy, a mianowicie, że przecież niedługo będzie wybudowana droga ulicy Paska Chmielna. Co za tym będzie szło, drodzy Państwo? No, przecież wiemy, że cały ruch komunikacyjny z Suchego Dworu i z Dębokusza tak naprawdę się spotęguje. Spotęguje, tworząc dodatkowe zagrożenie po prostu jakby dla tego obiektu, tak? No bo jednak, jak tutaj wspomniał Mecki tutaj na temat tych parkingów i rozwiązań komunikacyjnych, to przecież będzie zatoczka autobusowa, czyli tak naprawdę częściowo tylko te problemy komunikacyjne zostaną rozwiązane, a dzieci będą musiały jakby no, na ten przystanek przechodzić i to zagrożenie po prostu jakby będzie większe zdecydowanie, tak? Będzie po prostu poprzez to wzmożenie tego ruchu będzie to zagrożenie po prostu jakby można powiedzieć potęgowało. Dlatego proszę mieć też to na uwadze. My absolutnie rozumiemy, że potrzebne jest przedszkole, tak? Dlatego warto byłoby rozważyć, bo jednak koszt budowy takiego przejścia podziemnego niesie za sobą bardzo duże koszta. I czy ewentualnie nie rozważyć, żeby właśnie odsunąć być może tą ważną decyzję, zdiagnozować po prostu jakby w sposób właściwy, bo przecież mamy jeszcze tereny zabudowy Suchy Dwór, mamy jeszcze tereny tutaj pod zabudowę wielorodzinną, i zdiagnozować te obszary, gdzie tak naprawdę najbardziej trafione będą te miejsca wybudowania tego rodzaju obiektu. Jeśli chodzi o te projekty, co Pan Wójt powiedział, zgadza się, że daleko zostało to posunięte, że być może na tamten czas w tamtej Radzie być może tych wszystkich argumentów nie przedstawiano. Były to zbyt może pochopne decyzje. Dzisiaj tak naprawdę pokazuje to, że jednak jest nowa jakość, inny sposób myślenia, jest rozmowa w tej chwili, tak? Są inne argumenty po prostu jakby przytaczane, które być może w ten czas, gdyby były wysunięte, być może byłyby wzięte pod uwagę, ale na pewno wyjście jakieś z tej sytuacji też może tutaj nastąpić. Mówimy tutaj o projekcie, który został jakby dla tej inwestycji już stworzony, tak? To być może można byłoby go przeadoptować, nie wiem, być może no, trudno jest w tej chwili się tak dosłownie, precyzyjnie do tego jakby odnieść, ale warto było być może na tym się jeszcze po prostu pochylić i zobaczyć, czy nie można było tego obiektu wykorzystać po prostu w innym celu. Oczywiście tutaj można powiedzieć w celach szkolnictwa i dlatego uznaliśmy, że jest potrzebna taka sesja, żeby właśnie jeszcze raz postarać się to wszystko przemyśleć, rozsądzić, przeanalizować za i przeciw,
a przede wszystkim o to, żeby mieszkańcy tak ważnej decyzji mieli możliwość się wypowiedzenia. Jeśli chodzi o dowody, panie Adamie Weiss, to właśnie ta ankieta ma być tym dowodem. Wie pan, to właśnie o to zabiegamy, że to nie my chcemy forsować jakby tutaj tą lokalizację, tylko żeby to mieszkańcy mogli zdecydować i ta ankieta ma być tym dowodem tego wyboru. Właśnie tak naprawdę ma być tym wyznacznikiem tych intencji. Jakie są ich oczekiwania i co tak naprawdę mieszkańcy by, w jakim miejscu by widzieli przykładowo tą lokalizację tej szkoły. Proszę mieć na uwadze, że budownictwo wielorodzinne i to, które jeszcze tam, ten nowy projekt, który jeszcze niedawno pan sam zabiegał, żeby on powstał, będzie tak naprawdę skupiał bardzo wiele osób tam, bardzo dużo młodych osób, bardzo dużo dzieci i myślę, że trzeba byłoby iść właśnie tym mieszkańcom naprzeciw. A jeśli chodzi o Suchy Dwór, to są na pewno jeszcze inne rozwiązania, tylko kwestia rozmowy. Dziękuję. Dziękuję. Kolejną osobą radny Waldemar Kaszub. Dobrze, dziękuję panie przewodniczący. Panie wójcie, ja zgadzam się z większością rzeczy, które pan powiedział. Są olbrzymie pieniądze zainwestowane już, tak? Wiemy, że koszt będzie po 20 milionów samej szkoły. Do tego musimy dodać ten nieszczęsny czy szczęsny tunel, tak? Także tak i tak to się potęguje. Ja zdaję sobie sprawę, że to stawia jakby dotychczasowe plany na głowie, ale jest nad czym dyskutować, tak? Ja nie wskazałem, tam nie ma, że przy ulicy Kościuszki, w obrębie ulicy Kościuszki. Tak? To może być gdzieś między jest. Ulicą Kościuszki, jest. W obrębie. Ale jest w okolicy. W okolicy. Czyli to nie jest przy ulicy Kościuszki. To może być przy ulicy Wiejskiej, w dogodnym rejonie. Tak? O planie decyduje Rada. My tu decydujemy o zmianie planu. Tak? Nie musi to trwać rok, nie musi to trwać Bóg wie ile. To jest następna rzecz. Do szkoły, Panie Boże, no i wchodzi tam do tego budynku 330 dzieci. Bezpośrednio. Bezpośrednio, tak. Panie Adamie, jest Pan drugim człowiekiem, który powiedział mi, że przygotował to ten Pan, którego imienia nie wspomnę. I to ten sam Pan mi to powiedział. Co? Pan powiedział, że Pan, którego imienia nie wspomnę, przygotował mi go i czuje Pan tu jego oddech czy coś takiego. To ten Pan mi to samo powiedział, że to jest jego materiał. Nie. To nie jest jego Pana materiał. Ja tylko wspomniał Pan. Pan wspomniał, Panie Adamie. Nie, absolutnie nie. Proszę Państwa, ja nikomu nie, ja nie lubię takich jakichś uszczypliwości. Proszę do mnie mówić jasno i czysto, bo jestem prosty chłopak i nie rozumiem czasem jakichś złożonych rzeczy. Proszę mnie prosto zapytać i ja odpowiem na pytanie konkretnie. Tak? I słuchajcie, drodzy Państwo. Nikt nie mówi o likwidacji, o wyburzaniu tamtej sali. Można adoptować tamten budynek na przedszkole, tymczasowo, tak? Zbudować szkołę w innym miejscu. Jeżeli nie uda się pozyskać tych gruntów, ceny będą zaporowe? Trudno, tak? Ale jeżeli tu sam tunel ma kosztować 4 miliony, a wykup gruntów gdzieś tam około 7-8 milionów, myślę, że jest warto nad czym się pochylić, tak? Tu pani Roszakowa powiedziała, że 2 hektary. Pani Roszak, przepraszam bardzo. Że 2 hektary pan Klemenski powiedział dokładnie, uściślił to, jest niecałe 2 hektary szkoła i boisko. Tak, tylko że to są 2 działki. To są 2 działki. Jakie 2? Szkoła i naprzeciwko niej. Tak? 2 działki sumuje. Musimy to wziąć pod uwagę. Które dzieli droga. Tak jak pan Marcin Bukna powiedział, zaraz tam ruszy ruch z Dębogórza. Suchy Dwór się rozbudowywuje, tak? Osiedle Harmony z Kosakowa będzie jeździć też tamten, tak? Jeżeli będzie ulica Paska, to śmiem twierdzić, że gro ludzi z Suchego Dworu może przerzucić się do szkoły w Dębogórzu. Ja nie mówię, że tak będzie, ale musimy to wszystko wziąć pod uwagę. I drodzy Państwo, moim zdaniem najważniejszą rzeczą zostało zainwestowane na razie 5% tylko z tych 20 milionów, które jest przeznaczone na tą budowę. Szkoda tych pieniędzy, oczywiście, bo 500 000 byśmy wydali na różne bardzo ważne, potrzebne rzeczy. Ale myślę, że najważniejszy jest dialog ze społeczeństwem. Nie możemy zachowywać się jak tutaj tacy bufoni, brzydko powiem, i już zadecydujemy za wszystkich,
osiedla, budowa sali była 6-7 lat temu, jak dobrze pamiętam, tej sportowej, tak? 5. Osiedla, od ilu się tam rozbudowywują? Od 5, 6, 7? Nie dłużej. To były dwie rzeczy równocześnie. I nikt nie ma tu pretensji do zeszłego pana wójta, do radnych z zeszłych kadencji. Po prostu trzeba iść z duchem czasu, tak? To wszystko się rozszerza. Jest nas coraz więcej. Dobrze, bardzo dobrze. No ale z tym się wiążą też kłopoty. Budowa szkoły w tamtym miejscu nie pozwoli na jej późniejszą rozbudowę. Sala gimnastyczna może zostać, ten budynek może zostać, można go modernizować, ociepnić, jeżeli to da radę, adoptować go na kilka lat jako przedszkole. Dzieci trudno. Jeżeli trzeba będzie wozić, to będzie się wozić. Tak? Jest więcej dzieci do szkoły doproszonych do Pogórza niż z Pogórza i Suchego Dworu w drugą stronę. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Proszę o głos pana burmistrza. Panie przewodniczący, ja mam prośbę, żeby udzielić głosu panu dyrektorowi, panu Rafałowi Juszczykowi. Już chwileczkę, żeby się wypowiedział po prostu, czy jesteśmy w stanie na obecną sytuację odłożyć budowę szkoły o kilka lat. Jak to wygląda? Najpierw tego mam zgłoszenie radnych i dalej. Jeszcze pan dyrektor zabierze głos, wtedy będzie wiadomo, można jeszcze zapytać, dopowiedzieć. Teraz radna Mirosława Petrowska. Ja bardzo osobiście żałuję, że nie doszło do rozbudowy szkoły w Pogórzu, z tego względu, że była planowana. Co więcej, dzieci przenieśliśmy uchwałą rady do gimnazjum, czyli gimnazjum było integralnie gimnazjum i szkoła podstawowa. Od klasy czwartej do później klasy szóstej na czas budowy. Tak się nie stało. Dziś mamy sytuację jeszcze gorszą. Bo ja jak patrzę, podpisałam się pod tą ankietą, to sądzę, że rodzice wskażą zarówno szkołę, zarówno lokalizację przeszkolnej, jak i przy kościółce. Bo i tu są takie potrzeby. Za rozwojem osiedli nie poszły pewne analizy takie, gdzie tą szkołę mamy budować, bo musimy. Zobaczcie, nie mamy żłobków, nie mamy przedszkoli, a mieszkańców przybywa, co więcej, młodych mieszkańców. I teraz w tej kadencji z taką ogromną potrzebą się zderzamy. Co można w tej sytuacji zrobić? Fakt, to tak jak pan wójt powiedział, są wydatkowane pewne środki, ale w fazie projektu ta szkoła jakby ma takie swoje historyczne uwarunkowania i ten teren powinien zostać, bo co więcej, nie wzięliśmy pod uwagę, że dziecko musi mieć do szkoły pół kilometra. Małe dziecko. Natomiast starsze mogą dojeżdżać. I my musimy praktycznie w trybie pilnym rozważyć, patrząc pod uwagę tereny, które są przeznaczone pod budownictwo. Jak będzie wyglądała sytuacja właśnie edukacji dzieci w naszej gminie. Stąd szkoła w Mostach. Dzieci trzeba będzie zerówkę wyprowadzić ze szkoły. Zresztą już te obowiązują przepisy. Też jest pilna potrzeba budowy. Stąd gdyby ta szkoła była wybudowana, bo my zaraz tworzymy takie wielkie molochy, szkoła nie powinna być takim molochem dużym. Najlepsze szkoły to są to 350 dzieci, które spełniają najlepiej właśnie takie funkcje. Na szczęście w naszej sytuacji gimnazjum jakby się wygasiło w tym momencie. Nie ma czwartej szkoły, chociaż ja zabiegałam w tamtej kadencji o utworzenie tejże czwartej szkoły na bazie gimnazjum przy Wygaszaniu, żeby powstały rejony. I ja tu współczuję w tym momencie pani inspektor z tego względu, że od września będziemy mieć jeszcze więcej dzieci, jeszcze więcej problemów. A my jako radni musimy rozwiązać. I to jest najpilniejsza potrzeba w tej chwili.
Dziękuję. W międzyczasie w Państwa wypowiedzi niejednokrotnie gdzieś tam pocieszczowo został wywołany z tablicy ówczesny wójt, więc proszę Panie Jerzy o zabranie głosu. Szanowni Radni, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, chciałem zabrać głos w tej dyskusji na temat budowy szkoły w Pogórzu. Ja uważam, że my w tej chwili dyskutując na ten temat, to tak jakbyśmy rozmawiali na temat, jest człowiek chory na raka i potrzebuje natychmiastowej operacji i my zastanawiamy się nad tym, czy jeszcze go zacząć leczyć, a może on przeżyje, a operację oddalamy. Taka jest sytuacja w tej chwili szkoły w Pogórzu. Przecież po co dodatkowo dyskutować z ludźmi, jak było miesiąc temu, no może trochę więcej, jak miesiąc temu, nie referendum, tylko wybory. I w tych wyborach było wyraźnie powiedziane, że będziemy budować szkołę. Na wszelkiego rodzaju spotkaniach, na których byłem, nowy wójt mówił, że będzie budowana szkoła w Pogórzu, że będzie to o takich parametrach innych i ludzie to słyszeli i wybrali. Tego wójta wybrali znaczną ilością głosów w Pogórzu. I o czym wy teraz gadacie, żeby jeszcze dodatkowo robić, jak w czasie wyborów było to potwierdzone. Kolejna rzecz. My mówimy na temat ruchliwej drogi Słowackiego. My mamy, trzeba się zagłębić, studium gminy Kosakowo, główna droga, która będzie prowadziła z Suchego, z Dębogórza przez Suchy Dwór, koło gmina Kajna do ulicy Dardowskiego, to jest główna droga w studium. I że ta droga Słowackiego będzie podrzędną drogą. Główna droga prowadząca arteria na terenie gminy Kosakowo jest w studium zagwarantowana z tyłu za panem Siekiem koło Kajna i wchodzi do Dardowskiego, czyli docelowo po paru latach będzie odciążona Słowackiego i nie będzie tam takiego dużego ruchu. Kolejną rzeczą na ulicy Szkolnej Niesłowackiego. Kolejną rzeczą to jest to co mówił pan wójt, że my za daleko już poszliśmy w tym. Ja rozumiem tą dyskusję, żebyśmy dyskutowali rok temu, czy, no nawet nie rok temu, ale dwa lata temu. Rok temu to już był ogłoszony przetarg na projekt, na studium, na tym i tym podobnym. I my cały czas na ten temat procedowaliśmy i społeczeństwo wiedziało o tym, w którym miejscu będzie budowana ta szkoła. I społeczeństwo dało sygnał, nie dało sygnał, tylko odpowiedziało. Kogo wybraliśmy i kto dawał jaki plan? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz radny Michał Krzyszewski, proszę. Proszę Państwa, nie wiem, część radnych słyszałem z poprzedniej kadencji, na pewno zapoznała się z taką prognozą demograficzną na lata bodajże 2016-30. I jeżeli już tam się z populacji, to lekarze to mówi potrzebna, niepotrzebna, to z tego wynika, że właśnie najbardziej i przedszkole właśnie w Pogórzu, biorąc pod uwagę względem całej gminy przyrost ludności i zamieszkania, Pogórze przoduje w tej kwestii. Nie będę tutaj jakby dalej w tą stronę szedł, bo bym chciał, na pewno bardziej się orientuje Panie Mosieju w tej kwestii, więc chciałbym, żeby ona tam razem z Panem Dyrektorem się wypowiedzieli w tym temacie. Ale tu też w tej prognozie są bardzo ciekawe zdania, właśnie takie, że jeżeli mówimy o konsultacjach i tak dalej, to ja uważam, że jak tutaj już bardzo wiele razy było przekwalifikowanie gruntów i tak dalej, to trzeba było brać pod uwagę wtedy lokalizację takich rzeczy, bo nawet z tej prognozy wynika, że w bardzo szybkim tempie nasze tereny się zasiedlają, ale infrastruktura krytyczna, tej masy krytycznej, żeby dobrze to przedstawić, z opóźnieniem pojawiają się usługi społeczne, to jest przedszkola, szkoły czy ośrodki zdrowia. Ich realizacja jest podejmowana często dopiero po przekroczeniu masy krytycznej. To jest w wielkości miejscowości wymagających takich działań. I właśnie w tym momencie to teraz pokazuję. I ja uważam też, patrząc z tej kwestii, którą pan były wójt stwierdził, że podczas kampanii wyborczej grono z nas, jakby no ja przedstawiałem swoje propozycje jako
mieszkańców z miejscowości, w której mieszkam. I w kwestii szkoły i przedszkola, tutaj razem z Adamem Fajksem przedstawiliśmy taki rozdział, żeby szkoła pozostała w miejscu, w którym jest, a chcemy przenieść przedszkole na tereny nowych osiedli. Nawet było wskazane miejsce w tym, a oprócz tego przy tym przedszkolu chcemy zrobić żłobek i żeby ten cały kompleks był z oddziałami integracyjnymi. To podkreślałem i ja do tego będę dążył. To się wiąże z tym, że oprócz jakby tych dwóch lokalizacji również rozkładamy natężenie ruchu. Tak jak mówimy, nawet wynika też z tego, że w tym momencie na terenach nowych osiedli jest bardzo dużo rodzin, których dzieci powiedzmy niedawno się urodziły, więc za 2 czy 3 lata będą potrzebować tego żłobka i przedszkola. Więc myślę, że ta lokalizacja jest bardzo dobra w tej kwestii. Odnośnie problemu dróg, no to w tym momencie mieszkańcy nowych osiedli mają bardzo utrudniony dojazd i też czekamy za drogami. Lokalizacja szkoły, tak dużego obiektu, tak jak było na przykład w tej okolicy, jest dla mnie również absurdem, no bo przenosimy ruch z jednego miejsca, gdzie niby jest duże natężenie i robimy w drugim miejscu. Dlatego ja byłem za tym, żeby rozłożyć to natężenie ruchu i jednak to bezpieczeństwo też zwiększy. Co do przejścia podziemnego, to też uważam, że to jest kwestia dyskusyjna i na pewno można by było w tej kwestii jakby rozważyć tańsze rozwiązanie. Więc tutaj jakby się przychylam. Jednak mówię, argumenty odnośnie wybudowanej nowej sali gimnastycznej, co później zrobić z tym terenem, bo adoptowanie tego na powiedzmy przedszkole, czyli z tego co słyszałem, to ta szkoła w jakimś stanie świetnym nie jest, dlatego jakby jest potrzeba budowy nowej szkoły jak najszybciej. Więc tutaj też dodatkowo dochodziłyby jakby koszty nie wiem, modernizacji tego w jakiś sposób, a za chwilę i tak to jest nie wiem, zburzenia tego i tak dalej. Więc mówię, z perspektywy mojej uważam, że powinno być w taki sposób, jaki my wyszliśmy z założenia, żeby rozłożyć te dwie lokalizacje w dwóch różnych miejscach. I też rozmawiałem z panem dyrektorem odnośnie tego, jak to wygląda, ile szkoła by potrzebowała tych miejsc i tak dalej, więc też nie będę jakby zabierał i oddam głos panu dyrektorowi w tej kwestii. Ale też musimy brać pod uwagę odnośnie tego wzrostu, że te tereny w końcu ten zasób się skończy i społeczeństwo będzie się starzeć, a my zostaniemy z budynkami, które będą większe i teraz później trzeba te budynki utrzymać. Więc jakby moje zdanie jest takie, że szkoła powinna być budowana w tym miejscu, a przedszkole przeniesione, co też jakby pozwoli na to, że teren, na którym znajduje się szkoła, a przedszkole zostanie przeniesione, na pewno zwiększy swoją objętość i wtedy będzie można dyskutować, jak rozwiązać problem z parkowaniem, może ze zmianą organizacji ruchu i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję. Ja może teraz poproszę o głos pana dyrektora Rafała Szycha, żeby zabrał głos, a zapoznamy się po prostu z tą opinią, a później dalej dyskusję prowadzimy. Szanowni Państwo, ja dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja się przysłuchuję Państwa dyskusji. Na początek chciałem wyrazić